Tam, w stodole, stoją cztery trumny. Zapomniałeś o nich? Zapomniałeś o swoich żołnierzach? Zginęli przecież pod twoją kolejną. Gdzie giną ludzie, tylko dowódca od tej odpowiedzialności nie jest w stanie mnie uwolnić nikt. Nawet Bóg. Ja już tylko śmierci pragnę. Nie szukaj śmierci. Ona jedna nie ominie nas wszystkich. Możesz być pewien. Nie szukaj. Sama sobie przyjdzie. Skoro nie mogę żyć, i pozostało mi czekanie na śmierć, to co robić? Nie ma już żadnej nadziei, tylko śmierć przed tobą. Dla mnie nie ma. Dla mnie i moich żołnierzy. Giną po jednym, po dwóch. A ja patrzę. Cały klasztor. A po pierwsze i najważniejsze, nie zostawię swoich chłopaków. Zginę bez mnie. Dopóki z nimi jestem, mam iskierkę nadziei, że zdarzy się cud. Nie opuszczę ich, bo chyba, że śmierć. Chcesz mi wyznać jeszcze jakieś grzechy? Zapora spojrzał zaskoczony. Nie traktował tej rozmowy jak spowiedź. Okej. Udzielę ci rozgrzeszenia. Po chwili, gdy
gdy z szeptu zakonnika wyłowił łacińskie in articulo morti, zrozumiał, że zakonnik gotuje go na śmierć. Najświętszy sakrament. To była jego ostatnia spowiedź. Wieczorem.